Cześć, dzień dobry. Zaczynam tego vloga dość nietypowo. Słyszeliście? Bo nie wiedziałam, że będę dzisiaj nagrywać. W sumie teraz powinna być w pracy. Patrzcie, jakie mam rzęsy. Znaczy, jakich ja nie mam rzęs. Ale koleżanka, która mi robi rzęsy, jest właśnie drugi tydzień na COVID-zie. Niestety jej mama miała COVID-u. COVID. Niestety zmarła. Mam w pracy dwie chore, wiecie? Chyba mam COVID-a. Patrzcie, jakiego mam w domu. On ma już 36,7, to mu już każe leżeć z prostymi nogami, bo wiecie, żeby go nie trzeba było łamać do trumny. On miał 36,7, ja miałam 38 i to ja musiałam wy wchodzić. Wy rodzicie im, jest za niego. Tak, my rodzimy i my jesteśmy bardziej wytrzymali. Więc pan tylko leży i dogorywa. Mówiłam ci, Jarek, prostuj nogi. Nie będę ci łamać do trumny nóg. Słyszysz? Prostuj nogi. Omle. Tak. I dwie u mnie są dziewczyny dodatnie. Wytrzymałam tydzień w pracy. Już dzisiaj nie dam rady iść. Już wczoraj załatwiałam zastępstwo na rano za mnie. No jest nieciekawie. Jeszcze nie mam wyniku, więc jeszcze nie wiem, że jestem królową. Ale myślę, że jestem na 100%. Więc dla mnie to wynik testu to jest tylko formalność tak naprawdę. Gdyż w czwartek, nie wiem czy kojarzycie perfumy Calvina Kleina Euphoria. Ja je bardzo lubię. I one są takie bardzo mocne. Ja sobie psikałam na rękę i wiecie co, jak woda. Jarek mówi, że było wypsikane wszystko, a ja nie czułam perfum. Ja poszłam do pracy i się pytam dziewczyn, czy ja jestem wyperfumowana, bo mam tutaj jeszcze XX Hugo Bossy. Ona mówi, no tak, że czuć ode mnie. Ja nic, nie czułam zapachów i smaku. Wszystko dla mnie było jak papier. Znaczy, wiecie co, wiedziałam, że coś jest na przykład słodkie, bo na przykład jadłam Snickersa. Specjalnie kupiłam sobie Snickersa, wiecie co, na spróbę. Po pracy i jem tego Snickersa i ja wiem, że to jest słodkie, bo to takie wiecie jak ulepek, ale nie potrafię tam tej czekolady, tego wszystkiego, tak jak są te smaki, nie potrafiłam tego wyodrębnić smaku, więc no i kaszlemy, bardzo mnie bolą płuca, ledwo żyjemy. Jestem bardzo osłabiona i mamy temperaturę, no i jeszcze mam zwłoki cały czas. Już prawie prostuję. No już prostuj nóżki, tak, kochanie. No, mam jedne zwłoki koło siebie, które cały czas też leżą. I Igor też jest upierdliwy, zły, bo jest chory, ma też temperaturę, więc jeśli nas tak strasznie głowa boli, ścisz to. Jeśli nas tak strasznie głowa boli, no to Igora też może głowa boleć. Więc tak, teraz złamaliśmy troszeczkę zasady, bo ja czekam, ma do mnie między 14 a 18 dzwonić lekarz. Jest 5:30 do drugiej. I pojechaliśmy na zakupy. Mam nadzieję, że nikogo nie zaraziłam, ale mieliśmy maseczki na buzi. Byliśmy grzeczni, nie kaszleliśmy. I szybko kupiliśmy to, co mieliśmy kupić. Wiecie co? I wyszliśmy stamtąd, bo musieliśmy zrobić sobie jakiś zapas jedzenia. Bo tu nie chodzi o nas, ale nie chodzi o Igora. Musiałam kupować warzywa, rzeczy na zupę. Dla mnie najważniejsze zupy, bo żeby Igor miał jogurty, zupy, mleko, pieluchy. Wiecie, żebym była zabezpieczona, jeśli chodzi o Igusia. Bo my zjemy to, co tam wiecie, a też tak, jak będzie trzeba, to takie szybkie zakupy, chleb czy coś, to tam dokupi moja przyjaciółka Anna. No, także my nazywamy Gropinozin, już pierwszą dawkę. Igorowi też kupiłam. I kupiłam mu klocki, wiecie co, bo on jest taki pierdliwy. I stwierdziłam, że mu kupię jakąś nową zabawkę i kupiłam mu takie klocki drewniane, wiecie? Bo on lubi składać klocki właśnie. Nie wiem, czy widać, proszę bardzo, moje dziecko porozrzucało klocki. Ja nawet nie mam siły tego sprzątać. Żyjemy w takim burdelu. Wczoraj trochę ogarnęłam kuchnię, teraz też staram się, wiecie, tak na bieżąco wszystko myć, żeby sobie nie narobić. Pranie muszę jeszcze wyciągnąć, bo też oprosiliśmy, bo ja pracowałam. Ja wypluwałam płuca i pracowałam. Czułam się dziewczyn z daleka. Bo dziewczyny wiedziały, że się bardzo źle czuję i już wczoraj w sobotę mi powiedzieli, ja miałam 6 dzień znów pod rząd, takie 6 dni robiłam dzień wolnego i 6 dni,
że po oczach już nawet ochroniarz do mnie mówi, że śmiał się, że no widać, no piękne oczy, ale chore oczy. No miał szczęście. No ale było widać, mówią, że po oczach widać mi już, że już byłam bardzo chora i było widać, że ja się źle czułam. Bo ja szłam i nagle wiecie, co mi się słabo robiło. No. W takim razie pokażę wam, jak wygląda w Krakowie pobranie wymazu. Nie wiem jeszcze, gdzie pojadę. Mam dwie opcje. Zależy, o której do mnie lekarka zadzwoni. Albo pojadę na Bochenka, tylko tam ciężko stanąć i tam trzeba iść na nogach, wiecie? A ja naprawdę jestem słaba. I czeka się w kolejce. A bo druga opcja to na Kolną, tam gdzie jeździłam na basen. Tam nie wiem, jak jest. Wiem, że jest na parkingu. Ale tam jest więcej miejsca do stania. Więc może nawet, jak się uda, to pojadę na Kolną. Trochę dalej, ale... Będzie, ja tego nie widzę. No, jest za 20 w pół, do ostatni raz jadłam. To za 2 godziny bym mogła iść już. Bo to trzeba 2 godziny nic nie jeść. I chyba nie pić nawet. Muszę zobaczyć. Ja już jestem po, widzieliście w jakiej stałam kolejce. Przeczyściłam, mam nadzieję, że jest lepiej. Nie słuchajcie to, co idzie w tle, bo moje drugie dziecko, bo ja stwierdziłam, że mam dwoje dzieci, a jedno idzie tu, najważniejsze. Najważniejsze idzie tu, pokażcie tu, to mamy najważniejszy sinus. Tak. A tam o, dupa, dupa. Proszę, drugie dziecko. Nie umiałam nastawić. Ale moje drugie dziecko też leży cały czas. Ja już podałam obiad. Idę pranie powiesić, bo się drugie zrobiło. No ja jestem po pobraniu. Widzieliście, w jakiej kolejce stałam. I powiem wam, że stałam 1,5 godziny. Trzeba być zdrowym, żeby iść na test na COVID-a. Tak wam powiem, bo zimno wieje i wy stoicie. I czekacie. I tu każde chyla, ale każdy też czuła, wiecie co, odstęp. Jarek stwierdził, że nie pójdzie. No bo Jarek też jest objawowy, więc no zobaczymy, czy lekarz będzie mu kazał iść, bo ma pojutrze dopiero wizytę tele, bo tam u siebie na wiosce nie reaguje, no ale więc ma dopiero pojutrze, no ale już pewnie wtedy będzie u mnie na kwarantannie przeze mnie, bo ja jestem pewna, że jestem covidowa przez to, że nie miałam smaku. Więc przede mną masz 15 dni wolnego. Wiem, że lekarz będzie dzwonił w 10 dniu, 7, 10 dzień, czy dalej mnie kaszle, dalej mnie chyla. Wtedy mi przedłużę izolację. No a potem jeszcze raz pan mi przedłuży od siebie 5 dni. Więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że w te 15 dni się wyrobię i będę mogła wrócić do pracy. Bo jest po prostu masakra. No. Tak. Więc dzisiejszy dzień, powiem wam szczerze, jesteśmy jak gnomy w brudzie. Bo to, co Igor pozrzucał na ziemię, to tak leży i ja tylko trochę umyłam garów, więc nie mamy garów. Zrobiłam kompocik z truskawek dla Igusia i dla nas i przygrzałam drugie danie i zupę, którą wczoraj zrobiłam. Więc też się dzisiaj nie narobiłam. No i Igusiem się zajmowałam oczywiście. Jemu tam robiłam jedzenie, jemu śniadanka. Wiecie, jak to jest przy dziecku. No. I tyle. Także to jest taki tylko krótki vlog, żebyście wiedzieli co, jak i dlaczego. Miałam vlog przygotowany, mam nagrane materiały z poprzedniego czasu. Zobaczymy, czy je puszczę. Na razie pokazuję wam na bieżąco, co się dzieje. Jeszcze będzie tylko jedna zmianka w tym vlogu za chwilę. Dla was za chwilę, dla mnie pewnie jutro. Jak będę miała wynik testu. Dowiemy się, czy jestem pozytywna, czy nie. Jak będę negatywna, to powiem wam, że się zdziwię. Bo przy braku węchu i smaku, nawet chwilowym, to bym się zdziwiła. I co, ty zmarujesz się? Zmarujesz się? No. Mhm. Tak, także my staramy się jakoś żyć. Moje dziecko, jak widzicie, się krymuje.
A to się nie włosy kremuje. Tutaj buzie. Jak mama cię kremuje? No. Jarusia, szafa działa. Patrzcie, wszędzie, na wszystkich. Są jarka rzeczy. Pan się dalej kremuje. No. Dla was za chwilę, dla mnie pewnie jutro. Do zobaczenia. Zobaczymy, jak będzie wynik. Powiem wam tak. Nagrywam to wcześniej rano, żeby móc to wyedytować wszystko w momencie, kiedy Igor będzie spał. Pewnie moje dwoje dzieci będzie spać, bo mam jedno, wiecie co, specjalnej troski. O, tutaj. Jestem bardziej chory od niej. Wiecie co? Ja jestem mokra. Ze mnie się leje. Właśnie mam etap, że tak jakby ktoś na mnie siedział i nie miałam powietrza w płucach. Ale on, pamiętajcie, jest zawsze bardziej chory. Ja muszę ogarnąć Igora. Nie wiem, czy będzie widać, właśnie mi lecą kropelki potu. On zawsze będzie chorszy. I on musi leżeć i do mnie tekst, daj mi godzinkę jeszcze. A ja mam chodzić. Jak spałaś, to kto umył Gary i poszedł ze śmieciami? No. Jarek. Ale cały dzień ja musiałam latać. Zrobić obiad, przygotować. Ogarnąć. Ja kuchnię ogarnęłam wcześniej, więc on nie miał, wiecie, co dużo. I teraz też. W nocy miał on mi pomóc i on wstawać, skoro on miał dzień lenia i cały czas daj mi godzinkę i leżał cały czas. Czy leżał tutaj, czy leżał tam w barłogu, patrzcie. Pozrzucał koc i on już tego nie ruszy. Nie, i on będzie tak leżał, w takim barłogu. Nienawidzę takiego. Zrobiłam pranie wczoraj. Dwa. Wywieszałam, pościągałam stare. Małosia to nie była w wojsku, nie wiedziała, jaki tam był barłok. Chodźcie. Więc naprawdę, i najgorsze jest to, że walczy z nim o to, żeby coś zjadł. Aha. I co? No teraz kanapkę w końcu zjadł, bo leki ma zażyć, tak? I on nie, bo on godzinę mi daj. Jest 10:50. Ale jestem chory. Ale leki trzeba zażywać, no ja będę na niego krzyczeć, uwierzcie mi. Będę lać i patrzeć, czy równo pójdę. Chyba ja... Tak? Co, kochanie, piciu? Proszę. Igor jest upierdliwy cały czas. O, słyszeliście to? Mam nadzieję, że to było słychać. On cały czas... Nie zginaj nóg, już ci mówiłam. Jak mnie będziesz tak denerwować, to specjalnie zrobię tak. Byś miała dłużej do odginania, kurwa. Chociaż będę coś tak się patrzył i... Chociaż ten... Woda ci się gotuje. No. Więc oficjalnie ja jestem królową. A ja królem? Nie, ty nie masz korony. Mam koronę. No to i chcę test zrobić. Jedno. Jarek boi się iść zrobić sobie test. Bo ten, ale miałby wtedy krótszą izolację. Bo jest tydzień dłużej niż ja. Znaczy ja i tak mam dłużej od rozpana. Bo mam 10 dni od sanepidu i potem 5 dni rozpan daje. No chyba, że będę miała dalej objawy. Bo powiem wam szczerze, jak będę się źle czuć, będę dzwonić do lekarki, że dalej mam objawy i nie będę wracać do pracy, bo to nie ma sensu, żebym wróciła do pracy, bo ja teraz chwilę taka kaszląca chodziła i się bardzo źle czułam. No, także taki update u nas, co u nas. Siedzimy w domu. Ja dzisiaj muszę powoli coś tu posprzątać, bo to nie na mnie. Nie na moje nerwy. Ja się będę źle czuła w momencie, kiedy będzie bałagan. Wolę posprzątać i siedzieć w czystym domu. Wtedy będzie dla mnie psychicznie lepiej. W takim razie do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że będę się lepiej czuć i coś ponagrywamy. Na razie 10 dni siedzenia. Ja nie wiem, na co się pisałam. Mnie po prostu bardziej korona zaatakowała niż ciebie. To i chcę zrobić test. Co? Mnie już dziewczyny mnie wyrzucały do domu. Właśnie tak źle czułam. I właśnie czuję ze mnie podleć. Ale kobiety muszą dać radę. Słuchaj to, jak on wyje. Trzeba będzie mu trumnę wbierać, bo to wiecie co, to już lek... Okay, co byś miała trumnę?
Widzicie, spadę w takiej pozycji. On ma 36,7, wiecie, to już karetka, to nie opłaca się, że przejeżdżała. Już karetka się nie opłaca. 37 spokojnie. 37 spokojnie, no to już... Już nie ma co karetki wzywać, się nie opłaca, lepiej już ten karawan. Jeździmy od mojego kolegi Gabriela i będziesz miał ładny pochówek. Nie rzucę go, to masz siłę do mnie rzucać? Nie. Muszę tu posprzątać, dobra, trzymajcie się. Koronawirus, czas start.